Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Sabelski, Słupsk. Ulica Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan, box numer 99 i 100 na pierwszym piętrze. Witam Was serdecznie z tego gorącego miejsca i dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, to jest tak gorąco, że szok. Właśnie przed chwilą zalałem się potem, ale to będę opowiadał potem wnukom, jak się zalałem potem. A teraz chcę Wam poopowiadać o płytach, które właśnie znajdują się w sklepie Popmaster Record Shop w Słupsku na hali Wileńskiej na pierwszym piętrze. Ale zanim zacznę, powiem Wam, że pod tym filmem na dole w opisie, tak, zjeżdżacie trochę w dół, mamy listę płyt po 5 zł. Wszystkie płyty po 5 zł plus koszta wysyłki trzeba doliczyć, także jeśli ktoś kupi płytę za 5 zł, to jeszcze te 15 zł musi zapłacić. Jeśli ktoś kupi 10 płyt po 5 zł, w dalszym ciągu 15 zł musi zapłacić. Także jeśli ktoś chce płytę w excellent stanie, czyli doskonałym, albo w mintowym, czyli mięte, czy tam prawie mięte, no to proszę sobie sprawdzić, może coś Wam wpadnie w oko. Nie tak jak mi, w oko wpadł i zacząłem zawić. Wy nie, jak kupicie te płyty, na pewno nie będziecie płakać. Dobrze, zaczynamy. Tak jak mówiłem, funk, pop i soul. Funk, pop i soul. Zaczniemy od maxi singla. Dwa maxi single dzisiaj, okazuje się. Zaczynamy od Mezzo Forte, Garden Party, 6 minut 14 sekund. Fantastyczny kawałeczek Garden Party. A na drugiej stronie Funk Suite, number 1, 5:56. Dwa długie kawałeczki na tych maxi singlach. Poza tym Mezzo Forte, ten sam zespół, tylko już album, Surprise, Surprise, Mezzo Forte, 82 rok. Teraz polecimy na Wenus. Tak, jedni latają na Księżyc, a my lecimy na Wenus. Z grupą Boniem, Night Flight to Venus, Night Flight to Venus i grupa Boniem, czyli taki chyba najsłynniejszy album grupy Boniem, a tutaj między innymi Rasputin, Painterman, River of Babylon, Brown Girl in the Ring, Heart of Gold. Takie kawałeczki mniej więcej się znajdują na tej płytce. Jackbox Hero, nie, to nie ma Jackbox Hero, tylko Jackbox, a grupa nazywa się Das Band. Foreigner, nie? A Das Band. Proszę ja Was. I ładna szafa grająca faktycznie. Czyli szafa grająca, album wykonani, a zespół nazywa się Das Band. Okidoki. Ashford i Simpson, Street Opera, uliczna opera. Album z 82 roku. No nie będę, dobrze, nie będę szukał. 82 roku, Capitol Records. Zresztą możecie sprawdzić to wszystko na stronie www.popmaster.pl albo popmaster.pl, jak Wam pasuje. W dalszym ciągu jesteśmy w Ameryce, chociaż wydane płyty w Niemczech albo w Holandii. No tu mamy niemieckie wydanie Whitney, 87 rok i wytwórnia Arista. A to między innymi I Wanna Dance With Somebody, Who Loves Me, Pragnę Tańczyć Z Kimś, Kto Mnie Kocha, Just The Lonely Talking Again. Co tam jeszcze mamy? Where are you? You're still my man, I know him so well. Też znam go bardzo dobrze. Okej, okay. To był chyba drugi album Whitney Houston, a teraz pierwszy album Whitney Houston. A to co jeszcze mam, jakieś kawałeczki fajne? Someone for me, nobody loves me like you do. O, duet z Jermainem Jacksonem. Co tam jeszcze? Take good care of my heart, saving all my love for you. Zachowałam całą swoją miłość dla Ciebie. Dobrze, w dalszym ciągu amerykańscy wykonawcy, Robert E. Flack, Killing Me Softly. Zresztą chyba innych nie będzie dzisiaj wykonawców, tylko amerykańscy. Killing Me Softly with This Song, tak śpiewała. This World. Zabij mnie tą piosenką, tymi słowami, opowiem całe swoje życie. Okej. Okay. Atlantic Records, płyta mintowa, amerykańskie wydanie, oryginalna koperta. Atlantic. Ciekawe, co w tym momencie, czyli mamy do czynienia z rokiem 73. Spójrzmy na to, jakie płyty w 73 wyszły. Rolling Stones, Sticky Finger, Betty Midler, The Divine Miss, Ramatam, Dr. Jones Gumbo, Derek and the Dominos, Layla. Co tam jeszcze takiego? Tu G.J.'s Band, Life,
George Carlin, Little David Records, nie znam. Emerson, Lake and Palmer, Cotillion, wow. The Eagles, Asylum. Eric Clapton wydał też, Historia Erika Claptona, zdaje się, że mam to, Yes, Close to the Age. Takie właśnie ten płyty w tym samym okresie wychodziły i Roberta Fleck, First Time. First Time I Saw Your Face, z tego co pamiętam. Później śpiewał to tam. Dużo wykonawców śpiewało, między innymi Andy Williams chociażby. No dobrze. Roberta Fleck jeszcze raz, I'm the one. Jestem jedyna. Pierwsza, jedyna. I'm the one. This one, that one. Ok. Seals and Crofts. Funky to nie jest, soul to nie jest. Trochę folk i pop. No dobrze. Wracamy znowuż do funky, do soulu, do popu. Lakeside, Untouchables. Nietykalni, jeny. Nietykalni. Zobaczcie, jaka fajna okładeczka. Fantastycznie, podoba mi się okładka. Wydanie niemieckie. Teraz facet, który śpiewa, wydaje swoje płyty, a przy okazji też użycza swojego głosu innym. Czyli James Ingram chyba się nazywa. It's Your Night. Twoja, to jest twoja noc. No jeszcze jeden maxi single, jak wspominałem. Whitney Houston, How Will I Know. Number one in USA, Saving All My Love For You. Czyli z pierwszego albumu singielek, trzy kawałeczki, How Will I Know, dwie wersje, Dance Mix i Dub Mix i Saving All My Love For You. Ok, Imagination, może tak, bo tam też chyba jest Imagination. Dobrze. Imagination, Body Talk i grupa Imagination. Oprócz tego jeszcze Scandalous i Imagination na Gayfolk okładeczce. Teraz Whispers, Love is where you find it. Miłość jest tam, gdzie ją znajdziesz, tak chyba się by to trzeba było przetłumaczyć, nie wiem, spróbujcie to przetłumaczyć. W każdym razie grupa nie folkowa, tylko funkowa, wytwórnia Solar Records, 81 rok, wydanie niemieckie. Teraz mamy Confunction, no, w nazwie funk mają, To the Max, proszę bardzo, Confunction, To the Max, opisane razem wygląda, ale chyba to się razem nie pisze, nie, razem się pisze, no okej, okay. Także funk wpisany jest pośrodku nazwy. Dobrze, Quincy Jones, Sounds, i to wielki przebój, Stuff Like That. Nie w tym odcinku, w następnym będzie jeszcze jedna płyta Quincy Jonesa. Jaka? Zdaje się, że największe przeboje. No, ale to sprawdzimy. Nie wiem, czy w następnym odcinku, bo tam płyty są przygotowane, nie kojarzę Quincy Jonesa, ale chyba jest. Jak nie, to jeszcze w następnym odcinku. Ok, Goombay Dance Band, Sound of Jamaica i Goombay Dance Band. To Sound of Jamaica na drugiej stronie pierwszy kawałeczek, a na pierwszej Goombay Dance. Sing Little Children, Monkey, Caribbean Girl, Fly Flamingo. Nie ma kawałka, który był bardzo popularny w UK, czyli Seven Tears. Seven Tears, nie ma tego utworu, a zdaje się, że w Anglii Sun of Jamaica to w ogóle nie jest znany kawałeczek, a Seven Tears jest bardzo, bardzo, był, znaczy się, teraz też od czasu do czasu leci w radiu, także jest dosyć popularny. To jest fantastyczna płytka. Co najmniej 5 singli wyszło z tej płyty. Nie może zwolnić. Kto nie może zwolnić? Lionel Richie, Can't Slow Down. Jego album solowy, podejście z Commodores, 83 rok, to może, nie, to nie będzie pierwszy album, coś tam jeszcze było wcześniej. Okej, okay, a to właśnie między innymi tytułowy utwór, Can't Slow Down, All Night Long, Penny Lover, Stuck on You, no i oczywiście słynne Hello, How Are You, to ten, elektrycy śpiewali te Hello, to nie te Hello, no dobrze. Billy Ocean, World Number One Hit, European Queen, Caribbean Queen, numer jeden, europejska królowa, karaibska królowa, oprócz tego Lover Boy, Lucky Man, Suddenly, piękna ballada Suddenly, coś fantastycznego. Już powoli kończymy, tu widzę amerykańskie wydanie, grupa The Tramps, The Best of the Tramps. W Polsce może mało popularna, grupa zaistniała w Polsce dzięki albumowi Gorączka Sobotniej Nocy, czyli Saturday Night Fever.
Tam zaśpiewała grupka swój kawałeczek Disco Inferno. Tam ze 3 minuty, 4 minutki może poświęcili sobie, no dostali tyle czasu na to, żeby zaprezentować swój przebój na płycie. W filmie chyba było jeszcze krócej, a chcecie dłużej, to właśnie jest tutaj. Bardzo długo. 10 minut 54 sekundy. The Best of the Tramps i mamy Disco Inferno. Prawie jeden bez 6 sekund, 11 minut. Fantastyczna sprawa. Okładka przecięta, a także płyta była sprzedawana po zniżonej cenie, powiedzmy. No dobrze, i ostatnia płytka, duecik Marvin Gaye i Tammy Terrell. Tammy Terrell i Marvin Gaye, Easy. Easy. Mam reedycję w folii jeszcze Marvina Gaye'a z tym albumem, a tu mamy oryginalne pierwsze tłoczenie, tam La Motown, brytyjskie wydanie. Także macie do wyboru albo oryginał, albo reedycję z lat XXI wieku. Dobrze, słuchajcie, to na tyle. Pamiętajcie o płytach za 5 zł, to one są tam niżej, jak scrollujecie obraz. No i co? No i zapraszam Was do następnego spotkania z płytami winylowymi, które już niebawem. Kupeczka jedna tam czeka i tam myślę, że jeszcze druga kupka jest jeszcze nie jest przygotowana, ale za chwilę może być. Tylko trzy baterii i karty pamięci mi starczy. Dobrze, trzymajcie się, hej!